Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na moją polecajkę gier rodzinnych i od razu też powiem, co to są dla mnie gry rodzinne. Otóż to są gry, przy których świetnie bawi się cała rodzina, a więc miło czas spędzić mają rodzice z dziećmi, ale też swoich sił mogą spróbować dziadkowie, kuzynowie, ciotki, szwagry, czy siostra stryjeczna, czyli córka brata ojca. No, zasadniczo osoby, które tak na co dzień nie sięgają, nie grają w planszówki. No i słuchajcie, założenie jest proste. No to nie są gry, które mają, wiecie, po 40 stron instrukcji, jakieś zawiłe, skomplikowane zasady i mnogość mechanik, tylko właśnie przystępne, proste zasady i taką płynność prowadzenia, rozgrywki i obsługi tej gry. W przypadku mojej to listy pojawią się też gry z negatywną interakcją, taką typu: o, zniszczyłam ci całą armię, no to teraz będziesz zły na mnie cały dzień, ale może jutro ci przejdzie. Słuchajcie, ale też nie pójdę w tę drugą stronę, czyli nie będę Wam polecała gier takich zbyt prostych, gier, które szybko mogą się znudzić i takich, które wiecie, no nie mają tej głębi. Nie pojawią się też tutaj gry stricte dla dzieci, bo jeśli chodzi o polecane dla dzieci, te, które się u mnie świetnie sprawdziły i sprawdzają nadal, to wkrótce nagram oddzielny odcinek. No i nie będzie też tutaj gier imprezowych, które notabene jak najbardziej też się do rozgrywek rodzinnych nadawają. Jeśli chodzi o ten długi wstęp, to tyle już znacie mniej więcej kryteria, natomiast jeszcze dwa słowa dla osób, które mnie na bieżąco oglądają, znają moje materiały. Słuchajcie, tu nie będzie żadnych odkryć i nowości. Raczej pojawią się gry, które już możecie kojarzyć i znać z innych moich polecajek czy top list, bo skoro tam polecałam, to tu jak najbardziej też polecam i zebrałam tutaj właśnie gry rodzinne, więc jest to materiał skierowany dla osób, które takich rodzinnych planszówek szukają i cały odcinek jest podzielony na kategorie, więc myślę, że i łatwiej będzie Wam się oglądało i łatwiej znajdziecie coś, co Was zainteresuje i wpadnie Wam w oko, na co mam nadzieję. Natomiast zachęcam, abyście się również podzielili swoimi spostrzeżeniami w sekcji komentarzy pod tym nagraniem. A jeśli Wam się ono spodoba, to super, jeśli zostawicie kciuki w górę. No to tyle tytułem teorii i tego długiego wstępu. Teraz możecie się już wygodnie rozsiąść. Ja przechodzę do praktyki i zaczynam. W sumie zacznijmy od swoistych korzeni, czyli od pierwszej gry, o której mówiłam na kanale, o dziwnie brzmiącym tytule Wiertła, Skały, Minerały. Moi drodzy, będziemy się więc wiercać i to na wyścigi, nie na Ziemi, na obcej planecie, konkretnie chyba na Marsie to było. Tak czy inaczej, jesteśmy takimi kosmicznymi astronautami i wiercamy się przeróżnymi tunelami po to, aby wyciągać spod Ziemi kosztowności. No i rozbudowujemy sobie swój zespół wiertniczych astronautów, po to, aby wyciągać coraz to lepsze zasoby. Najlepiej to te błyszczące skarby, kryształki. Natomiast, no cóż, inni gracze też wiercą, więc trzeba się generalnie spieszyć, aby zwinąć komuś sprzed nosa ten upatrzony klejnocik, który jest tam ukryty. Wiertła, Skały, Minerały, moi drodzy, gra, która jest już mało dostępna, natomiast gdzieś tam jeszcze można się wwiercić i znaleźć ją. Serdecznie polecam na rodzinne rozgrywki. U mnie wielki mam sentyment do niej, natomiast jak widzicie, wciąż w kolekcji, więc też na takie rodzinne, przyjemne granie polecam. Co powiecie na początek na mały wyścig, a właściwie kilka wyścigów, bo w tej kategorii gier wyścigowych, w których to będziemy ścigać się do zwycięstwa, no to teraz, skoro była mowa o skarbach, to coś, co jest zdecydowanie bardziej dostępne, o ile dotrzecie do Eldorado. Wyprawa do Eldorado, którą możecie powiększyć sobie o dwa dodatki, czyli Mokradła i Smoki oraz Demony Dżungli. Jeśli chodzi natomiast o grę podstawową, no to wysyłamy tutaj na wyścigi swoich wędrowców, którzy mają dotrzeć do tytułowego Eldorado. Natomiast teren jest trudny, więc my, zagrywając karty z odpowiednimi symbolami, maczetami czy tam wiosłami, będziemy wysyłać tych naszych podróżników, aby jak najszybciej, przynajmniej szybciej niż inni gracze, dotarli do Eldorado. I to jest też bardzo fajny mechanizm otwierania sklepu, z którego będziemy kupować sobie karty, powiększać naszą talię, ale też udostępnimy taką możliwość innym graczom, więc sporo ciekawych decyzji do podjęcia. Natomiast oba rozszerzenia wnoszą też całkiem sporo i nowych terenów, i nowych wyzwań, i potworów, i demonów, i krokodyli, i różnych mokradeł, które na pewno nam zadania nie ułatwią. Jak najbardziej w zestawie gra podstawowa czy z dodatkami polecam ten wyścig. W kolejnej wyścigówce zmieńmy zupełnie klimaty na
pirackie, a więc zapraszam Was na żeglugę, w ramach której nasze statki będą starały się dotrzeć jak najszybciej do celu, zawijając po drodze do portów, gdzie możecie takim oto dodatkiem powiększyć swoją załogę, czyli właśnie pozyskać gdzieś tam w karczmie nowych załogantów, którzy zapewnią nam różne efekty. Natomiast płynąc, zawijamy właśnie do portów, będziemy mogli szukać skarbów, ale co też bardzo lubię, możemy się atakować wzajemnie, no bo co to za gra w pirackich klimatach, gdzie pirat pirata nie może zaatakować, więc można, a więc tu też ta sztypta negatywnej interakcji jest, natomiast przede wszystkim czuć tę presję czasu, żeby dotrzeć się jako pierwszy, żeby dowieść może jakąś ważną osobę, która zapewni nam punkty i nie ugrząznąć na mieliźnie, a więc Jamajka od Bruna Catali to jest jedna z polecanych przeze mnie rodzinnych planszówek w kategorii gry wyścigowe. Koniecznie sprawdźcie. Skoro było jedno znane nazwisko, to teraz będą dwa, Kessling i Kramer. Kesslinga z pewnością będziecie kojarzyć z Azuli, a jak nie, to za chwilę o nich powiem, a Kramera chociażby z Bolidów, gdzie również się ścigamy, natomiast tutaj możemy pościgać się w wędrujących wieżach, które się poruszają i co ciekawe, porusza się również zamek kruków, do którego nasi czarodzieje muszą wskoczyć, a ten zamek nam ucieka. Dodatkowo, poruszając nasze wędrujące wieże, możemy więzić czarodziejów innych graczy, a więc poza ściganiem się, kto pierwszy wskoczy do zamku kruków, jeszcze będziemy musieli czasem uwolnić się z owej pułapki. Wszystko to zamknięte w bardzo prostych, przystępnych zasadach, ale mamy tu naprawdę sporo ciekawego, angażującego kombinowania w tym naszym wyścigu. Według mnie świetna propozycja właśnie na rodzinne rozgrywki, gdzie czuć tę presję czasu, bo każdy chce, aby jego czarodzieje wskoczyli do zamku kruków jako pierwsi. No dobra, to przechodzę teraz do tego, co misiaczki lubią najbardziej, no ten misiaczek przynajmniej, czyli negatywnej interakcji. Jeśli rodzinnie nie stronicie od troszkę popstrykania się, to mam kilka propozycji na rodzinne granie, tak żeby się troszkę zezłościć i podnieść sobie ciśnienie. Jak to było z tymi misiami? Przyjechały do lasu, narobiły hałasu, no więc borem lasem, zacznijmy od boru właśnie, czyli kościano-karcianej gry, gdzie w takich bardzo przyjemnych klimatach, jakieś stworki, jakieś eliksiry, będziemy wystawiać kostki albo jako naszych pracowników, albo będziemy starali się przejąć kontrolę nad obszarami, konkretnie zdobywać karty pór roku. No i jeśli wyślemy dobrze naszych pracowników, to oni zapewnią nam przeróżne zasoby, które będą nam potrzebne, aby rozbudować sobie troszkę ten nasz silniczek, żeby łatwiej nam było ujarzmiać stworzonka i wytwarzać eliksiry. Zasadniczo naszym zadaniem jest przejmowanie kontroli nad terenami, a zatem z tych gier z negatywną interakcją nadających się na rodzinne rozgrywki bur jak najbardziej polecam. Co jeszcze? No to jeszcze wycieczka Cyklady. Ja szczególnie mam sentyment do tej gry, natomiast rodzinnie, no już się parę osób pokłóciło, ale jakże się tu nie kłócić, kiedy do wylicytowania są bogowie i to oni zdecydują, co się zadzieje na planszy. Czy będziemy wojować, czy będziemy żeglować, czy budować, czy gromadzić sobie kolejne pieniądze, które nam pozwolą za chwilę licytować od nowa, jak to się wszystko ułoży. Cyklady, moi drodzy, czyli gra, w której, no cóż, zwycięzca może być tylko jeden, ten, który wybuduje szybciej metropolię, bądź podbije innego, co tam budować, jeśli można podbić. Jak najbardziej ten tytuł serdecznie na rodzinne granie z negatywną interakcją polecam. Cóż jeszcze w tym ogromnym, przepastnym świecie? No, świat wcale nie musi być tak wielki, żeby spotkały się przeróżne frakcje potworów. Small World of Warcraft, do tego w być może znanym i lubianym przez Was uniwersum, bardzo kolorowo. I cóż tutaj mamy za zadanie? Otóż przejmowanie kontroli nad coraz większym terytorium, zajmowanie legendarnych miejsc, no i też kontrolowanie magicznych artefaktów. A kiedy nasza rasa zbyt się rozwinie, to możemy ogłosić jej upadłość i sięgnąć po nową frakcję. A zatem sporo kolorowej, barwnej przepychanki, a więc no i tej negatywnej interakcji zabraknąć nie może, natomiast jak lubicie szczyptę, to również tę grę
polecam i mam jeszcze jedną, no bo skoro negatywna interakcja, to i potwory wyjechały sobie do Tokio. Jeśli chodzi o potwory w Tokio, to w tym pudełku mamy i karty, i kości, i właśnie rzeczone potwory. I jak któryś wlezie do centrum, to będzie się chciał tam trochę obudować, no bo za obecność w centrum zdobywa punkty, ale inni też tam chcą wejść, aby te punkty zdobywać, więc będziemy tutaj turlać kośćmi, sprawdzać wyniki, zdobywać punkty zwycięstwa, atakować się nawzajem i wszystko to, jak widzicie, w takim kolorowym wydaniu, które myślę, że spodoba się zarówno tym młodszym graczom, tu akurat od 8 lat, ale myślę, że z 7-latkami spokojnie można próbować, ale i też w całej rodzinie. Jeśli chodzi o te kategorie, czyli gry ze znanego uniwersum, chyba nie muszę jakoś specjalnie wyjaśniać. No pewnie macie jakieś swoje ulubione. Ja bardzo lubię Harry'ego Pottera, więc tutaj proponuję sięgnąć po taką oto skrzynię, czyli Harry Potter, Hogwarts Battle. Możecie jeszcze dobrać sobie dodatek do tej gry. Jeśli chodzi natomiast o grę podstawową, to będziemy tutaj skrzętnie budować swoją talię, aby walczyć z siłami ciemności i z sami wiecie kim. Wcielamy się więc w dobrze Wam pewnie znanych bohaterów, czyli małych czarodziei, którzy rozbudowując swoją talię, zdobywając kolejne zaklęcia, przedmioty, będą starali się zwalczać czarne charaktery, tak aby tamci nie umieszczali znaczników mroku na kartach miejsc. Walka o Hogwart będzie zacięta i będzie nam się bardzo fajnie rozwijać, bo w tej grze czekają na nas kolejne pudełeczka scenariuszy, a w nich nowe elementy, nowe zasady, które właśnie rozbudują, rozwiną nam tę naszą historię i tę naszą walkę z mrocznymi siłami. Jak rozwiniemy swoich czarodziei, zależy już od Was. Jeśli nawet nie gracie za często w planszówki, to ta gra kroczek po kroczku od pierwszego pudełka przeprowadzi Was i nauczy budowania talii. A wszystko to w znanym Wam i lubianym uniwersum. Zostawmy czarodziei i wojnę o Hogwart. Tu toczyć się będą gwiezdne wojny dla miłośników uniwersum Star Wars, moi drodzy, wojny klonów. Co tu będzie się działo? Otóż mamy mapę z taką klasyczną siatką lokacji, a konkretnie planet, jak z gry Pandemic, być może Wam znanej, gdzie po owych planetach przemieszczać będziemy naszych legendarnych Jedi, w których w tej grze się wcielamy, wraz z ich sojusznikami, którzy będą mieli za zadanie zwalczać całe legiony bojowych droidów. Ale nie z samymi droidami walczyć w tej grze będziemy, bowiem w każdym z czterech scenariuszy czeka na nas ich nikczemny dowódca. I tak naprawdę zadaniem Jedi jest realizacja misji oraz pokonanie przeciwników. Wszystko to w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Narodzinne rozgrywki, moi drodzy, w sam raz. Zanim dotrzecie do Lodowej Cytadeli, napotkacie sporo plugastwa, które będziecie musieli zwalczyć, grając w World of Warcraft Wrath of the Lich King. To kolejna gra ze znanego, jak najbardziej, uniwersum, po którą na rodzinne rozgrywki możecie sięgać. A zatem waszym zadaniem jako bohaterów będzie zmierzyć się z licznymi wrogami rozsianymi w lokacjach na siatkowej mapie, jak z Pandemika. Natomiast waszym zadaniem będzie też realizacja misji i przesuwanie tego znacznika na kartach misji, aby jak najszybciej osiągnąć swój cel. A kiedy dotrzecie już do Cytadeli, czeka tam na was tytułowy Król Lich, z którym przyjdzie wam walczyć. I jeszcze jedno znane uniwersum, które w moim wypadku na rodzinne rozgrywki jak najbardziej się sprawdza, również z dzieciakami, bo tak naprawdę wystarczy, żeby choć jedna osoba znała zasady tej gry i wprowadziła resztę, przy czym musicie mieć świadomość, że jest to gra dla osób, którym nie przeszkadza obecność aplikacji w planszówce. Aplikacji, która swoją drogą dzięki muzyce, efektom, dźwiękom, dzięki narracji, dzięki grafikom wprowadzi nas jeszcze bardziej w świat Władcy Pierścieni. Podróżując więc po Śródziemiu, walcząc z kolejnymi potworami, rozwijamy swoje postaci i realizujemy powierzone nam zadania. Jeśli więc lubicie figurkowe, rozbudowane planszówki, gdzie aplikacja przeprowadzi nas przez przygody po Śródziemiu, to Władcy Pierścieni Podróże przez Śródziemie bardzo serdecznie na rodzinne rozgrywki, także z nieco starszymi dziećmi, polecam. Mam już sprawdzone, więc nic tylko siadać i grać. Tak
kategoria z całą pewnością spodoba się wszystkim miłośnikom po prostu karcianek, bo będą to gry karciane, moi drodzy. I zacznijmy od takiego oto leśnego rozdania o bardzo fajnej tematyce, która się świetnie z tym zagrywaniem kart tutaj według mnie łączy. Otóż wybieramy się na wycieczkę do lasu, gdzie będziemy rozbudowywać sobie ów las, dokładając i zwierzaki, i grzyby, no bo w lesie też mamy grzyby, pod tą kartę naszego drzewa z prawej, z lewej, z góry, z dołu, tak aby łączyły się zależności. Więc tutaj świetnie udało się uzyskać te wymagania zwierząt, jakie mają w stosunku do konkretnego siedliska, to jakie powiązania możemy uzyskać, wsuwając te karty, które mają wiele funkcji, więc naprawdę całkiem sporo świetnego kombinowania, które do tego jest okraszone przepięknymi grafikami. W moim wypadku rodzinne rozgrywki sprawdziło się doskonale, więc myślę, że i u Was zda jak najbardziej egzamin, a więc coś ze strategicznym, taktycznym zacięciem dla miłośników natury. I możemy zostać przy tej tematyce roślinek. Teraz zaproponuję Wam o taką właśnie karcianą grę, czyli doniczki z lasu, wycieczka już do domu czy mieszkania, gdzie będziemy właśnie z kart trochę aranżować sobie swoje mieszkanie, ustawiając owe doniczkowe kwiatki pomiędzy różnymi meblami i w ten sposób stworzymy sobie naszą punktującą przestrzeń. Natomiast oczywiście nie jest to wszystko takie proste, bo dany kwiat wymaga konkretnych warunków. Więcej, mniej słońca, trochę cienia, więcej wody i tak dalej. Różnymi sposobami, nawozami, konewkami będziemy mogli sobie tutaj radzić. Natomiast nie dość, że możemy stworzyć swój przytulny zakątek bogaty w roślinność, to myślę, że ta gra też świetnie nadaje się na zaproszenie kogoś do grania w planszówki. I wiem, że dla wszystkich miłośników i miłośniczek kwiatów będzie to strzał w dziesiątkę. I na koniec, jeśli chodzi o karcianki, jeszcze mam jedną propozycję, właściwie to dwie propozycje z tej samej serii, czyli Załoga w wydaniu kosmicznym i Załoga w wydaniu morskim. I myślę, że ta gra szczególnie spodoba się wszystkim miłośnikom takich klasycznych karcianek, gdzie, no wiecie, karty o wyższej wartości biją te niższe. Tu oczywiście dochodzą nam jeszcze zasady dodatkowe, tu realizujemy poszczególne misje z rosnącym poziomem trudności, natomiast trudnością dla wielu może być to, że nie rozmawiamy, nie komunikujemy się w tej grze. Jedyne, co mamy za zadanie, to zagrać odpowiednie karty zgodnie właśnie z tą zasadą wyższa niższą bije i w jakiś sposób przekazać sobie, jaki jest nasz cel, a więc obie załogi w przypadku tych karcianych gier dla miłośników karcianek jak najbardziej na rodzinne rozgrywki polecam. Wspominałam już dzisiaj o panu Kesslingu, więc niech wyjeżdżają te abstrakcje, czyli azule od wyboru do koloru, co tam chcecie, letni pawilon, azul podstawowy, czy też witraże Sintry. Odrobinkę trudniejsze, więc na początek możecie zaczynać śmiało od podstawowego azula czy letniego pawilonu. Abstrakcyjna układanka, gdzie z kafelków kolorowych z różnymi wzorami będziemy tworzyć, no właśnie, wzory, zabierając je najpierw z płytek leżących na środku. Zgodnie z zasadą zabieram wszystkie kafelki danego rodzaju, a następnie umieszczam na swojej płytce i tam tworzę punktujące wzory. Słuchajcie, poza tym, że azule mają proste, przystępne zasady, które naprawdę bardzo szybko da się wytłumaczyć nawet osobom nie grającym na co dzień, to zmuszają do tego, aby nasze szare komórki ruszyć i jeszcze do tego każdy z nich ma coś, co zdecydowanie zachęca do rozgrywki, czyli świetny wygląd. A zatem, jeśli lubicie abstrakcję, to jak najbardziej którykolwiek z azuli na rodzinne granie polecam. A może zręcznościówki? No to pstryk, moi drodzy, to popstrykać możecie sobie chociażby w Palcu Bożym, czyli grze, w której będziemy, no właśnie, pstrykać pionkami i będą działy się rzeczy przeróżne, bowiem będziemy wypstrykiwać budowlę innych graczy i realizować cele. Co ciekawe, pstrykać będzie trzeba w przeróżny sposób, co też narzuci nam w pewien sposób sama gra. A może ktoś z Was będzie miał idealnego cela i wpstryknie się w sam pępek świata?
skoro poszły palce w ruch i mamy już je wyćwiczone, to może teraz wykreślanki, no to zabieram Was na kosmiczną wycieczkę w stronę Słońca, czyli bardzo sympatyczna wykreślanka, w której najpierw będziemy musieli wybrać sobie wzór, odpowiednio dokładając taki specjalny żeton, który jednocześnie wybiera wzór, jaki rysują pozostali gracze, a później właśnie wrysować go w naszą planszetkę, tak aby unicestwiać kosmitów i docierać jak najszybciej do punktujących planet, jak również wrysowywać punktujące wzory zgodnie z tym wybranym na kafelku. Proste zasady, fajna zabawa, jeśli oczywiście lubicie wykreślanki. Natomiast nie koniec polecanych przeze mnie wykreślanek, bowiem możecie wybrać się również na taką oto Roll and Ride, czyli moje miasto, gdzie będziemy mogli przechodzić sobie kolejne etapy pewnej kampanii lub też rozgrywać jakieś ulubione fragmenty. I tutaj nasze miasto się będzie rozwijać od prostego miasteczka i równie prostych zadań wrysowywania budynków nasz arkusz po kolejne epizody, gdzie pojawią się skarby, a jak i skarby, to pojawią się jacyś bandyci, których będziemy musieli otaczać, łapać, aby ich aresztować, a zatem im dalej w las rzec by można, tym ciekawiej turlamy kostkami z wyrzuconych symboli, wrysowujemy w nasze arkusze i przechodzimy sobie do kolejnych epizodów. Świetna gra, która w ramach tej kategorii wykreślanki rodzinne jak najbardziej znaleźć się na tej mojej polecajce musiała. Ale mam jeszcze jedną grę, którą serdecznie polecam, a właściwie to dwie z serii Kartografowie, bądź też Kartografowie Herosi. Tutaj, moi drodzy, będziemy architektami, którzy też będą musieli wrysowywać w swoje arkusze odpowiednie symbole. Natomiast tutaj jest fajny element wymieniania się arkuszami i wrysowywania mało korzystnych elementów, symboli w mało korzystne miejsca naszym przeciwnikom, a więc wiecie, no też jest ta szczypta negatywnej interakcji, za którą ja osobiście bardzo przepadam. Tak czy inaczej, w ramach wykreślanek Kartografowie czy Kartografowie Herosi, o których więcej mówiłam w swoich materiałach, też zostawię Wam linka w opisie, jak najbardziej polecam. A teraz polecane przeze mnie rodzinne planszówki w kategorii gry kafelkowe. Nie od razu Rzym zbudowano, czy też piramidy, jak w tym wypadku gra Piramido, gdzie będziemy owe kafelki układać sobie na kolejnych poziomach naszej piramidy, tak aby łączyć ze sobą symbole w jak największych obszarach, bo to zapewni nam punkty. Mamy tu więc sprytnie połączone zasady z klasycznego domina, gdzie mamy podłużne płytki podzielone na dwie części. No i budujemy sobie piramidkę, dokładając na kolejne poziomy i starając się tak ustawiać te nasze płytki, aby tworzyć obszary tego samego koloru, rodzaju. I jeszcze dokładamy sobie tutaj znaczniki klejnotów i za to wszystko zdobywamy cenne punkciki. Prosta, fajna, przyjemna, ładnie wydana gra. Do tego jeszcze można ulepszyć sobie tę grę o maty, a więc jak najbardziej piramido w tej kategorii kafelkowych gier serdecznie Wam polecam. Jestem też przekonana, że jeśli chodzi o kafelkowe, rodzinne gry, to sprawdzi się doskonale Kaskadia, w ramach której będziemy pozyskiwać kafelki i tworzyć obszar naszej kaskadii, tak aby rozbudowywać tereny danego rodzaju, powiększać obszary, czy to rzek, gór, czy predii, oraz rozmieszczać tam zwierzęta i to wszystko zapewni nam punkty. A więc naszym zadaniem jest prosta mechanika: dobierz i umieść, ale trzeba się dobrze zastanowić, jak je dobrać i gdzie oraz jak umieścić, no bo oczywiście możemy te kafelki sobie przekręcać, aby nam to dało jak najwięcej punktów zwycięstwa, więc Kaskadia zdecydowanie polecana przeze mnie w kategorii rodzinnych gier kafelkowych. I jeszcze jedna, moi drodzy, kafelkowa propozycja, którą możecie rozgrywać w formie kampanii, dowiadując się, co kryje się w kolejnych pudełeczkach, w tymże pudełeczku gry Dorf Romantik. A zatem zadaniem graczy jest tak naprawdę realizowanie kolejnych zadań, które zapisane są na kafelkach. Dobieramy kolejne kafle, czy to terenów, czy właśnie zadań, które wyznaczą nam, jak mamy układać danego rodzaju tereny, aby zrealizować te zadania i aby łączyć ze sobą, czy to lasy, czy właśnie tory kolejowe, aby uzyskać wymaganą ilość kafli sąsiadujących ze sobą. Realizując zadania, będziemy zdobywać punkty i dzięki temu będziemy mogli zajrzeć do pudełeczek, które skrywają kolejne elementy, komponenty, a także nowe zasady, które rozbudują nam jeszcze tę naszą dorfromantikową krainę i naszą przygodę, dzięki czemu przed nami nowe wyzwania. Z
Skoro rodzinne granie, no to teraz kilka propozycji dla młodszych graczy, ale przypomnę, że jeśli chodzi o moje polecajki gier typowo dla dzieci, szczególnie tych młodszych dzieciaczków, które u mnie się świetnie sprawdzają, nagram Wam w oddzielnym materiale. Tu natomiast polecę trzy planszówki. Pierwsza z nich to Kroniki Zamku Avel. I aż mi się coś z wrażenia przewróciło. Kroniki Zamku Avel, moi drodzy, to jest przygoda, w której będziemy musieli wspólnie, rodzinnie, razem, kooperacyjnie walczyć z potworkami. Wychodzimy więc z zamku, ale tam gdzieś daleko już czyha już monstrum, które zbliża się i może zaatakować zamek. Naszym zadaniem jest go wybronić. Nasi bohaterowie są jednak bardzo dzielni, natomiast mądrze musimy ich wyposażać, bo pojemność ich plecaków też jest ograniczona. Natomiast walcząc z kolejnymi potworkami zyskają doświadczenie, umiejętności i przeróżne przedmioty, które z pewnością przydadzą się na walkę z finałowym bossem. Tutaj niewątpliwie współpraca jest kluczowa, a więc jeśli jesteście takim zgranym rodzinnym teamem, to myślę, że bez problemu zamek Avel wybronicie. Jeśli wasi młodsi gracze jeszcze nie mogą zasiąść do Everdela, to możecie zaprosić ich do jego małej wersji, czyli moje małe Everdel, albo jeśli wy chcecie rozegrać Everdela w krótszej formule, to jak najbardziej również to małe Everdel się sprawdzi. Czyli tutaj pojawiają się również nasze urocze zwierzaczki, natomiast z nowości rzucamy sobie kośćmi, rozmieszczamy na planszy i tam będziemy mogli naszych pracowników wysyłać, aby pozyskali konkretne zasoby. Po co nam one? Po to, żeby kupić karty i powiększyć nasze miasteczko. A zatem mała wersja klasyka, jeśli chcecie zagrać z nieco młodszymi graczami, bądź też jeśli chcecie zagrać w krótszą, szybszą wersję Everdela, to jak najbardziej moje małe Everdel się sprawdzi. I jeszcze jedna propozycja dla młodszych graczy, którzy nie stronią od przygody oraz potworów, z którymi będą mogli walczyć w tym dungeon crawlerze dla dzieci, zresztą stworzonym przez dziecko. Ale spokojnie, pod nadzorem taty. Cora Quest, moi drodzy, to właśnie taki dungeon crawler dla dzieci, co widać już chociażby po specyficznych grafikach w tej grze. Proste, klasyczne zasady jak w dungeon crawlera, gdzie mamy postać, swojego bohatera, specjalne zdolności, no i udajemy się w lochy, aby tam walczyć z przeróżnymi przeciwnikami, pająkami, które zasnuwają korytarze swoją siecią. Ale oczywiście nie same potwory tu są, mamy też skarby, które będzie można zdobywać, czyli klasycznie jak to w dungeon crawlerze, tylko ten jest akurat przystosowany dla dzieciaków. Czy wasze rodzinne granie wygląda tak, że wspólnie siadacie przy stole i razem staracie się rozwiązywać zagadki, łamigłówki, a czasem zbrodnie? Jeśli tak, to ta kategoria właśnie łamigłówek, zagadek czy też zbrodni będzie w sam raz dla was. I tutaj polecam Kroniki Zbrodni, bądź też całą serię kronik w zależności od waszych preferencji. One są tutaj podzielone epokami, czyli albo udajemy się w przyszłość futurystyczną, albo trochę wycieczka w przeszłość lub bardzo wycieczka w przeszłość do średniowiecza. I tutaj mamy dopasowane do tej epoki zbrodnie do rozwikłania, bardzo fajne klimatyczne gry, czy to gra podstawowa Kroniki Zbrodni. W każdym wypadku mamy taką aplikację, która pozwala nam podglądać miejsca zbrodni. Możemy sięgnąć sobie również po takie okularki, gdzie jeden z graczy rozgląda się, patrzy i szybko informuje pozostałych, bo czas będzie miał tutaj znaczenie, ile uda nam się odkryć, porozmawiać ze świadkami, odkryć dowodów i powiązać to wszystko, aby rozwikłać te w tym wypadku kryminalne zagadki, a więc dla nieco starszych dzieci, jeśli o dzieciaki chodzi. Kolejna fajna łamigłówka z serii Na tropie zbrodni to Mikro Makro, gdzie musimy odszukać w całej masie grafik, do tego jeszcze niepokolorowanych, tego konkretnego ludzika i prześledzić jego historię w ten sposób, starając się rozwikłać zagadkę i zbrodnię i odkryć trochę jego perypetie. Również świetnie na rodzinne rozgrywki się sprawdza, ale moi drodzy, zaproponuję wam również gry z serii SideQuest. Może to być Nemesis, może to być Seven Seas, w zależności od waszych preferencji, czy lubicie kosmos, czy może bardziej fantasy, mroczne klimaty. Natomiast cała seria Exitów jak najbardziej do polecenia w przeróżnej tematyce, w przeróżnym stopniu trudności, od wyboru do koloru, czy też zagadek kryminalnych,
lub też gier z serii Escape Room, gdzie właśnie czas będzie miał znaczenie, jak szybko uda nam się rozwikłać kolejne łamigłówki, jakie tu na nas czekają. Moi drodzy, o tych grach, czy to z serii Exit, czy Escape Room, Kryminalne Zagadki, czy choćby SideQuest, mówiłam w różnych odcinkach moich premier, wszystkie spróbuję Wam zebrać w opisie, podlinkować, aby jeśli Was zainteresowały te gry, abyście mogli sobie sięgnąć, nieco dokładniej zagłębić się. Natomiast jeśli lubicie właśnie takie łamigłówki, to jak najbardziej cały ten zestaw Wam na rodzinne granie polecam. Wśród polecanych przeze mnie rodzinnych planszówek, czy raczej planszówek na rodzinne rozgrywki, no nie może zabraknąć klasyków, czyli takich gier znanych, lubianych, cieszących się dużą popularnością oraz dobrymi opiniami, które jak najbardziej tutaj potwierdzę. I jakie gry Wam w tej kategorii polecę? Otóż klasyk to Splendor, którym wprowadziłam mnóstwo osób do grania w planszówki, ale też bardzo często sięgam po niego właśnie na rodzinne granie. Czyli tak naprawdę gromadzenie klejnotów, za które kupimy karty kolejnych poziomów i te zgromadzone w naszych zasobach zapewnią nam bonusy, dzięki którym kupimy następne karty, tak aby móc zrealizować, czy raczej pozyskać kafelki arystokratów. Jeśli chodzi o Splendora, możecie również sięgnąć po wersję Marvel. Natomiast jak lubicie pojedynki, to jak najbardziej polecam również wersję pojedynkową, czyli właśnie Splendor pojedynek, który odsłania nam zupełnie inne oblicze Splendora. Bo tutaj pojawia się plansza, na której rozmieścimy żetony klejnotów i stamtąd będziemy mogli je pozyskiwać, dobierając zestawy trzech żetonów sąsiadujących ze sobą. Wydawanie ich później odbywa się w analogiczny sposób co w klasycznym Splendorze, więc trzeba gromadzić odpowiednie ilości w odpowiednich kolorach. Niezależnie, który Splendor wybierzecie, wszystkie na rodzinne granie jako klasyki polecam. Czy jest ktoś, kto nie słyszał o Agricoli? Jeśli obawiacie się sięgać po ten tytuł, to może właśnie w wersji rodzinnej na rodzinne rozgrywki. Czy nie może być lepszej propozycji? Rodzinna Agricola, moi drodzy, tak naprawdę oferuje Wam rozbudowę własnego gospodarstwa poprzez dokładanie kolejnych płytek, rozbudowę swojego domu, tak aby pojawili się nowi członkowie Waszej rodziny, których będziecie mogli wysyłać na kolejne pola akcji, aby tam wykonywali pracę. W ten sposób właśnie rozbudujecie swoje gospodarstwo, zyskacie nowe zasoby, wybudujecie, powiększycie swoje włości lub też będziecie mogli hodować zwierzaki. Krótko mówiąc, Agricola w tej rodzinnej wersji nie mogła nie znaleźć się w kategorii klasyki, a więc jak najbardziej na rodzinne granie polecam i możecie spokojnie od tej rodzinnej Agricoli zaczynać. O małej wersji tego klasyka już wspominałam, więc powiem teraz krótko i szybko o tej dużej, czyli o Everdell, czyli takiej właśnie bajkowej krainie, gdzie się wybieramy po to, aby wysyłać naszych pracowników na pola, aby tamci przynieśli nam przeróżne zasoby, które pozwolą nam kupować karty, a te z kolei umożliwią nam rozbudowanie naszego miasteczka. No i to, jakie karty zagramy, czy to karty mieszkańców, czy budowli, zapewnią nam konkretne bonusy, uruchomią produkcję i rozwiną to nasze miasteczko. Jeśli sprytnie to ze sobą połączymy, to nim nastanie zima, będziemy gotowi do zwycięstwa. Jak mówiłam, klasyki to popularne, dobrze znane gry, cieszące się uznaniem i zdecydowanie do nich należy 7 cudów świata. Chcecie zbudować jakiś cud? To jak najbardziej należy sięgnąć po tę grę z dodatkami, jeśli macie życzenie. Ja dokładniej zarówno o grze podstawowej, jak i właśnie o licznych dodatkach opowiadałam Wam nieco dokładniej w materiale, więc pozwólcie, że nie będę się tutaj rozwodzić, tylko jeśli Was ona zainteresowała, to odeślę Was do materiału. Link zostawię w opisie poniżej, a tu tylko dodam, że będziecie w tej grze zagrywać karty, które zapewnią Wam czy to produkcję różnych zasobów, czy punkty zwycięstwa, czy symbole siły, które będą pomocne przy rozpatrywaniu starć. Bo sami rozumiecie, że wielkie cywilizacje czy tytułowe cuda nie zawsze powstawały pokojowo. Tak czy inaczej, czy to gra podstawowa, czy też dodatki wraz z nią, na rodzinne granie jak najbardziej polecam. Teraz gwizd, teraz świst i uwaga, nadciąga ten pociąg, czyli kolejna znana, lubiana i ceniona, jak widzicie, planszówka,
Cold Express, jeśli do tego wszystkiego lubicie klimaty rodem z dzikiego zachodu, to zdecydowanie na rodzinne granie Wam się spodoba. Czyli nadjeżdża pociąg i w tym wypadku, w tej planszówce, rzeczywiście mamy ten pociąg w postaci takiego modelu 3D. Natomiast co istotne, to gdzie mipelki naszych postaci po tym pociągu będą skakać, strzelać, zdobywać różne skarby i przemieszczać się między wagonikami. A zatem zagrywając karty, wdrapujemy się na dach, albo przechodzimy do sąsiedniego wagonika, albo robimy piw-paf. Krótko mówiąc, w tej grze zdecydowanie możecie zostać najlepszym rewolwerowcem na Dzikim Zachodzie i zdobyć jak najwięcej skarbów. Nic tylko polecać na rodzinne granie. No to jeszcze z klasyków jedne pociągi w dwóch wersjach, czyli wsiąść do pociągu klasycznie, gdzie będziemy budować linie kolejowe, realizując swoje bilety, lub też, jeśli by Wam się spodobało i lubicie Dziki Zachód, o którym wspominałam chwilę temu, no to właśnie taka wersja Legacy, gdzie przechodzicie całą kampanię i gdzie gra wspaniale Wam się rozwija. Nie tak dawno o Legendach Zachodu Wam mówiłam, opowiadałam, więc możecie rzucić okiem na recenzję. Natomiast jeśli nie macie aż tyle czasu i chcecie sięgnąć od tak po prostu po klasyce, to jak najbardziej tę wersję wsiąść do pociągu polecam, gdzie zagrywając karty będziecie swoje kolorowe wagoniki umieszczać, łączyć ze sobą miasta i tym samym realizować bilety. I na koniec, moi drodzy, mam jeszcze trzy propozycje i zacznę może od rodzinnego zlotu albo propozycji dla osób, które mają małą rodzinę, taką składającą się z dwóch osób, więc jeśli lubicie ptaki, to zasadniczo na skrzydłach jak najbardziej polecam, czy to w wersji podstawowej, czy to w postaci właśnie takiego dodatku, który jest jednocześnie samodzielną grą dla dwójki graczy, więc mała rodzina jak najbardziej zasiada, a jak macie grę podstawową, to dołączacie sobie ptaki Azji i do siedmiu osób taki zlot rodzinny można zrobić, jak najbardziej może grać. No to nie wiem, czy macie miłośników ptactwa i ornitologów w rodzinie, to jak najbardziej na skrzydłach się nadaje. Czyli tak naprawdę gra, w której będziemy zagrywać karty przeróżnego ptactwa, przy okazji dowiadując się nieco więcej o naszych skrzydlatych przyjaciołach, na konkretny obszar na naszej planszy. I jak się nam te ptaszęta tam dobrze rozgoszczą, to i może jajeczko złożą i zapewnią nam różne bonusy. Jeśli chodzi o tę wersję dwuosobową gry, to dochodzi nam jeszcze tutaj plansza z żetonami celów oraz taką siatką głównie z symbolami pożywienia, bo nasze ptaszęta też coś jeść muszą. Przelatuję sobie do następnej propozycji na rodzinne granie z taką nutką przygody a la Indiana Jones, czyli zaginiona wyspa Arnak. Czy tu będzie ptactwo? No mogą się znaleźć różni strażnicy owych miejsc, które będziemy odkrywać jako archeolodzy i trochę się ścigać tu akurat do świątyni po cenne punkty. W trakcie rozgrywki natomiast będziemy rozbudowywać swoją talię, powiększając ją o karty czy to przedmiotów, czy artefaktów, które umożliwią nam między innymi podróżowanie jeszcze dalej, jeszcze głębiej w dżunglę, aby tam docierać do coraz to ciekawszych miejsc wykopalisk archeologicznych, które chronione są przez strażników, ale co tam, strażnicy nam nie straszni, możemy przejąć bowiem nad nimi kontrolę, a to zapewni nam punkty. I jeszcze mała wycieczka do średniowiecza, gdzie wychodząc z zamku możemy podróżować sobie po okolicznej krainie i tam realizować przeróżne zadania mieszkańców, różne misje, questy, grając w grę Oldtree. Jeśli lubicie średniowieczne klimaty, urocze mipelki i taką nutkę przygody z tamtych czasów, to myślę, że gra Oldtree bardzo Wam się spodoba, szczególnie na rodzinne granie. Razem bowiem będziecie musieli zadbać o ochronę zamku, o jego rozbudowę czy odbudowę w razie konieczności. Wszystko to stoi dla Was otworem, eksplorując kolejne zakamarki planszy tej gry i poniekąd przenosząc się do czasów średniowiecza. Kochani, to już wszystkie polecane przeze mnie rodzinne planszówki, czy raczej planszówki, które według mnie dobrze sprawdzą się na Wasze rodzinne granie. Mam nadzieję, że ten materiał dobrze Wam się oglądało, ale że przede wszystkim znaleźliście jakieś, czy to karcianki, czy to właśnie gry planszowe, które dobrze sprawdzą się w Waszych rodzinach, w Waszych domach, na Wasze rodzinne rozgrywki. Mam taką nadzieję, natomiast zachęcam do tego, abyście się Waszymi sugestiami, czy propozycjami rodzinnych, sprawdzonych gier podzielili.
podzielili w sekcji komentarzy. Jeśli natomiast te moje polecajki Wam przypadły do gustu, to bardzo fajnie, jeśli mogę liczyć na kciuki w górę, za to z góry Wam serdecznie dziękuję. No i cóż, teraz życzę Wam udanego grania, a my widzimy się w następnym materiale. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, cześć!